poprawcie mnie, jeżeli mój akcent nie będzie wystarczająco angielski. Kiedyś słyszałem takie przysłowie time is money. Może niedokładnie to dobrze zrozumiałem, ale zastanawiałem się przez dłuższy czas, że tak może być, że czas to pieniądz. I chcę wam powiedzieć, że to jest jedna z największych bzdur, jakie ludzie powtarzają z pokolenia na pokolenie, bo im się wydaje, że czas to pieniądz. Nic z tego, to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To znaczy wartość czasu i wartość pieniądza to są dwie zupełnie różne wartości. To znaczy wydawałoby się, że jak ktoś ma dużo pieniędzy, to ma dużo czasu. Bardzo często jest właśnie odwrotnie, że ktoś, kto ma dużo pieniędzy, zupełnie nie ma czasu. I nie jest w stanie go nawet kupić. Bo taki bogaty, bardzo bogaty przemysłowiec, który pracuje 16 godzin na dobę, to na nic nie ma czasu. Mimo że ma pod dostatkiem pieniędzy. I w drugą stronę, taki biedny rybak z greckiej wioski, który ma dużo, dużo czasu, wcale nie musi mieć dużo pieniędzy. Natomiast moi kochani, moi drodzy, którzy mnie chcecie czasami posłuchać, informuję was, że pieniądze nie mają w ogóle żadnej wartości, jeżeli się nie ma czasu. Jeżeli chcesz, żeby twoje pieniądze miały jakąkolwiek wartość, to potrzebujesz też do tego czasu, żeby te pieniądze wydać. I w drugą stronę, twój czas może się okazać, że jest zupełnie bez wartości, jeżeli nie masz w ogóle pieniędzy. Bo co z tego, że masz czas, jeżeli nie masz żadnych wartości materialnych, które mógłbyś w tym wolnym czasie, dla siebie wolnym czasie, wykorzystać. Dlatego, kochani, jedną z większych bzdur w naszym życiu to, że czas to pieniądz. I chcę wam powiedzieć, że czas i pieniądz jeden bez drugiego nie istnieje. No, kto chce skrytykować, to bardzo chętnie. Ja bardzo chętnie podyskutuję.